czuły się patriotkami, nosiły takie czarne sukienki. Macie Państwo możliwość zobaczyć tych czarnych sukienki. Piękne czarne sukienki. Tak te panie nasze wyglądały w tym czasie. Oczywiście szlachcianki. Bo panie ze wsi nosiły stroje ludowe. Mamy tu właśnie piękne dziewczyny z Sokołowska, które, Sokolnik, które właśnie noszą te stroje. Jest spokojna wieś. Trzy minuty zaczynamy rekonstrukcję, proszę się ustawić, żeby zobaczyć. Naprawdę będzie warto coś zobaczyć. Jest to są to najlepsze grupy w Polsce, które odtwarzają ten okres. Udało nam się ich zaprosić. Są z nami i to jest świetne, bo są z nami. To są ludzie z całej Polski, z Torunia, pod Torunia, Kujawy, z Tomów, prawie pod Warszawą, Kielce, Wojska Wola. Wjechali do nas, żeby coś Państwu pokazać. Fajnie. My też jeździmy właśnie do nich, żeby nie będziemy chwalić, bo zaraz efekt będzie taki, żeby Państwo zobaczyli. Myślę, że to nie jest ostatnia rekonstrukcja, że nasze władze samorządowe poprzą nasze starania, naszego klubu Gloria Victi, żeby było. Widzimy wieś spokojna, wieś polska, nic się nie dzieje, trwają prace. Bosianie grabią liście. Pisiano normalne prace polowe. Wiadomo, że ta wioska nie jest taka, jakby miała wyglądać. To jest tylko symbol. Jest krzyż, jest bór, są zabudowania gospodarcze. Jest rok 1856. Carska Rosja uwikłana w wojnie krymskim przegrywa wojnę. W Polsce budzą się nastroje patriotyczne. Naród polski uważa, że może odzyskać swoją niepodległość. Grupa młodzieży i stara się o niepodległość. 11 czerwca 1860 roku na pogrzebie wdowy po generale Józefie Sowińskim, bohaterze powstania 1830 roku zbierają się tłumy. Następnie 23 lutego 1861 roku zbierają się manifestacje. Jest 27 lutego. Największa manifestacja w Polsce. Procesujemy, modlić się o najjaśniejszą Rzeczpospolitą. Precz co radę! Precz co radę! Świetlić do niepodległej Polski! Niech żyje Polska! Idą pod sztandarami Maryi! Polak katolik, tylko pod krzyżem, tylko pod tym znakiem. Polska jest Polską, a Polak Polakiem! Niech żyje Polska! Manifestanci idą! Idą dzieci, idą dorośli, idą księża! Misi, idzie szlachta, idzie chłopstwo. Wszyscy są zjednoczeni w ruchu narodowym. Wolność dla Polski! Wolność dla Polski! Przeciw nim stają Rosjanie. Na początku nie chcą zabijać. Oni chcą rozgonić Polaczków. Polaczki upominają się o wolność. Car Aleksander II nie daje wolności Polakom. Nie, nie dla Polski. Nie będzie wolnej Polski. Oficer carski próbuje głosem uśmierzyć bunt, ale nie. Nie żyje Polska! Nie żyje niepodległy naród polski! Zadają pięcie zabitych, symbolicznych pięcie zabitych. Pierwsi bohaterowie, bo wiemy, co próbuję dać. Czarcie. Padają następne strzały. Panie Krzysztof Polaku. Ale to jest ostatnie i bez naszej strony krwawe. Zdrajcy Polski!
który nasze w Polsce. Stosunek tych pięciu zabitych staje się następnym patriotycznym życiem. Ludzie uciekają. Niestety, w stronę niewinnej ludności padają następne strzały. Pięciu zabitych i pierwsze zdjęcia stały się pierelickie, stały się symbolem niepodległej Polski. Do 1863 roku były rozpowszechniane zdjęcia, plakaty pogrzebów tych ludzi. Rosjanie po egzekucji, po rozbiciu Blumów, zawracają do swoich baz. Padają ostatnie strzały. Za chwilę oni wrócą. Oni myślą, że rozbili polski bunt, polski duch narodowy. Nie, nie rozbili. Za chwilę zobaczycie, co będzie dalej. Zawsze przed krzyżem, zawsze pod tym znakiem Polak jest Polską, a Polak Polakiem. Rosjanie wycofują się do swoich baz, robili swoją robotę, wycofują się. I co teraz, nasi wielmożni państwo? Lud chce walczyć, rzemieślnicy chcą walczyć, księża chcą walczyć, magnaci nie. Nasz magnat, Polak, margrabia Aleksander Wielopolski, postanawia, by zmierzyć bunt Polaków, zrobić brankę. Najlepsza czas te bramki były dawno, oczywiście. Prawo ludzi do wojska, ale nie próbujesowanie, wylosowanie na jakie wojsku. Teraz były imienne listy, ludzi, którzy byli za niego. Jest bezbronna, a to kobiety i dzieci, mężczyźni są w lesie. Oni już są przygotowani do walki, posłańcy. Patrol. Trzech żołnierzy dowodzący do oficera wyszło ci od ręku. Są listy imienne, nie lotowane. Kazik, Ludek, ci ludzie, którzy walczyli o Polskę, są na liście za Polskę. Oni będą zabrani. Oczywiście kobiety będą bronić tych ludzi, ale... Zekrystiany ko mnie! Zekrystiany ko mnie! Dzień dobry! 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 Dz
Jedna z kobiet ucieka i powiadania o sytuacji wejści. Udaje się w ciebie. Fatalne wypięcie, symbol zaloty narodowej. Mężczyźni walczyli, kobiety zakładały czarną wypięcie. Pozdrowały się złotych oczu. Wszystko dla narodu. Wszystko na obronę ojczyzny. Po prostu wielki wtedy. Wielki. Tylko materia na tego biała. Najbardziej zamożni. Rzemieślnicy, księża, chłopi, wszyscy stanęli do obrony ojczyzny. Najbogatsi w istocie. Powódcy stanęli się na oddział strzelców do odpisza pobranych rekrutów. Wiecie płaczą, ciąg jest z nimi, ciąg jest zawsze z nimi. Religia katolicka była religią scalającą w tym momencie naród polski. Księża katolicy wstępowali do partii powstańców, prowadzili z krzyżem powstańców do boju. Była jedność narodowa. Do Białej Powstańczego wysłana zostaje czata strzelców za małotnych powstańców. Proszę o czata strzelców. Na przód! Na przód!
trzy kroki naprzód! Wracaj! 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 Wracaj!
historia jest nasza. Rosjanie wycofują się. Jest radość, że Boże powstańczy. Polacy wygrywają, ale wycofują się do wsi. Jest radość o działach powstańczy. Odzywa się rosyjska artyleria. Dowódca wycofuje. Wszystko jest po naszej stronie. Rosjanie się wycofali. Radość! Radość naszych szeregach! Nie żyje Polska! Lewatyczki do góry! Hurra! Oddział zostaje przywitany! Jest poczęstunek, kobiety witają, że ich mężów, że się dostają w policzki. Wydaje się, że wszystko jest w porządku, że wygrywamy. Bijemy do skala. Radnych pod krzyż! Księże proboszczu, radnych pod krzyż! Dlatego tutaj mamy. Radość jest poczęstunek, wszyscy witają się. Żony opatrują rannych mężów, braci i przyjaciół, którzy... Jest radość. Bóg jest z nami, wygraliśmy pierwszą potyczkę. Niestety, strona rosyjska jest dużo większą siłą na terenie Królestwa Polskiego, że było 2000-lecie i ten zabił na pływa Rosjanom drogi wsparcie artyleria, która może przeważyć naszą wodą, którą dziękujemy za wszystko. Narodzie chrześcijański! Narodzie chrześcijański! Cicho! Twoją obronę! Poczekamy się, padają pierwsze strzały terrorystów. Dzień zostaje rozstrzelany. Proszę Państwa, w pierwszej salwie artylerii wybuchną pierwsze płotki. Cofnijcie się, albowiem wybuchy będą zaraz. Tragedia jako wojenna. Okay.
Zewrzeć szyk, kozynierzy! Bronić kolokiem!
formacja wycofuje się. Artyleria rosyjska obserwuje wieś. Zdajcia, powstanie! Zdajcia! Zdajcia! Idzie sюда! Idzie sюда! Na ruchu! Ataku poszli! Ura! Naciskali i dobra. Oddział jest nieliczny postanek, który są dzieci normalni. Jest rada szereg rosyjski. Rosjanie wkraczają do wsi. Ksiądz, który prowadzi powstańców, odniósł się z życiem. Dowódcy powstańcy oraz księży katolicy są ostrzeliwani na miejscu. U nas jest plenny! Jego się zabierą. Jeszcze raz działa powstańcą na pewno nie uzyskało. Na pewno zostanie spalona. Rosjanie nie darują tego, że kobiety, dzieci wspierały i mężczyźni walczyli. Na pewno ta wieś już nie istnieje. Tak? Takie są losy wojny. Ranni dowódcy powstańcy, ranni zostaną dzieci. Ksiądz katolicki zostanie rozstrzelany, bo niestety on dowodził, on był tego, ostatni na maszczeniu. Sida! Ja twoją mam! Poszedł sida! On bierny! Mam cię ksiądz! Kalena! Jeszcze jeden! A była to lista! A gdzie za nie? Powstańcy na paliaki! A gdzie zimki? Paliaki! Zmierna jakaś! Burtownicza wieś zostaje spalona. Alczyk jest za mną! Ksiądz, poszł! Nie wątpię się! Dawaj! Dawaj jemu! Dawaj! Dawaj, ja sobie mam. Nie, pan chyba torka. Taki rozrzut dowódców oddziału, powstańca. Wielu takich pracowników, wielu ludzi. Prawdopodobnie wielu samochodów w górę strach. Thank you.
tamte dziewczyny, no to co? Rosjanie wracają do wsi. Jak oni tylko się położyli. Bilans powstania jest tragiczny. Pomimo stoczonych 1200 bitew i potyczek, Polacy przegrali tę powstanie. Zdradził nas jak zwykle Zachód. Zdradziła nas Francja. Napoleon II, który obiecywał nam wsparcie, jego pomoc ograniczyła się do roboty polityki. Co się stało w wyniku powstania kolego 30 tysięcy polskich patriotów? 38 tysięcy zostało straconych i zesłanych na Sybir. Pojawiły się suwiennice. W Polsce pojawiły się suwiennice. Stali o pani ziemną chudą. Wieś Polska płonie. Powstałem Marulo, która jest wieszczona na postanie. Ona musi spłonąć. Wiele mających u nas. Są stary, partycy, zakłady. Zostały się wreszcie starszych generałów, którzy tłumili powstanie. Płonie dwór. Pozostali ludzie, powstańcy są przesłani na Sybir. Staje suwinnica, po prawej stronie staje suwinnica. Jest to taki pewny symbol prześladowań, które dotyczyły Polskę do 1918 roku. Ale jednak powstanie nie było następne. Powstanie wywołało następne pokolenie patriotów, którzy w 1918 roku sprostali do zwany, odzyskali niepodległość. I to niepodległość, mimo... To jest mama pana. ...że nie stanu bezpiecznych, a siłą wstęp. Bo nie jest ona nam dana na wieczne. Rozprawnie prowadzą do tamto na siebie. Widzicie na rękę, że państwo... ...czapki... ...i płańcy. Wieś płodzie. Bilans powstania tragiczny, jednak tych narodowy został ten narodowy. I mam nadzieję, że dzięki tej małej rekonstrukcji, czy z niewielką rekonstrukcją, ten duch narodowy został w naszym narodzie podtrzymany.